ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Memoriał Edwarda Kowalkę uważam za otwarty. Kiedy sala sportowa zmienia się w salę balową. Jest to ogólnopolski turniej tańca, drugi memoriał Edwarda Kowalkę. Już teraz wiemy, że zgłosiła się do nas większa ilość par niż w zeszłym roku, a mianowicie 167 par z całej Polski oraz z Kaliningradu. Bardzo się cieszymy, że w Starogardzie po raz drugi odbywa się impreza, na którą zjeżdżają tancerze z całej Polski i nie tylko z Polski. Jest to druga edycja tej imprezy. Pierwsza już bardzo dobrze została przyjęta przez Starogardzian, druga jeszcze lepiej. Świadczy o tym pełna sala, wielkie zainteresowanie i bardzo dobra atmosfera. Ponieważ w tańcu zostają nie tylko ci najlepsi, ale ci najbardziej wytrwali, ci najbardziej pracowici, czyli trzeba mieć charakter w tańcu. Kiedy spoglądam na tych młodych tancerzy, nie ukrywam, że na takim turnieju tańca, kiedy prowadzę turniej, a nie sędziuję, ja po prostu wszystkim daję 10, biję im brawo i w ogóle ich nie krytykuję, nie oglądam ich pod kątem, co robią źle, tylko wręcz przeciwnie, poddaję się piękno ich tańca i to jest sympatyczne, bo tak taniec oglądać jest też również ciekawie.